Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku Lewandowski z kolejnym golem, dramat Romelu Lukaku, czyli podsumowanie środowej Ligi Mistrzów. Pierwsze porządki szejków w Newcastle United. Poznaliśmy powód odejścia Krychowiaka z Lokomotivu. Legia faworytem w starciu z Napoli? Pod wczorajszym filmem ponad 6000 łap w górę, za co bardzo Wam dziękuję. No i przypominam, wbijamy 400 tysięcy subów na naszym kanale, dlatego jeżeli jesteś nowy i interesujesz się piłką nożną, to wbijaj do nas, subskrybuj kanał, no i lećmy z newsami. Miłego oglądania. Za nami środowe spotkania fazy grupowej Ligi Mistrzów. Na początek dnia bardzo ważny mecz grała FC Barcelona z Dynamem Kijów. Duma Katalonii musiała ten mecz wygrać, aby mieć jeszcze jakiekolwiek nadzieje na awans do kolejnej rundy. Ronald Koeman postanowił zacząć z Ansu Fatim na ławce rezerwowych. W wyjściowym składzie ukraińskiego zespołu znalazło się miejsce dla Tomasza Kędziory. Już od samego początku było widać, kto będzie dyktował warunki w tym meczu. Do strzeleckich sytuacji dochodził Luke de Jong, niestety nie potrafił przekuć tego w gola. Wynik spotkania w 36 minucie otworzył Gerard Piqué po podaniu Jordiego Alby. Barcelona po strzelonej bramce nie cofnęła się, próbowała podwyższyć wynik. W drugiej połowie na boisku pojawili się m.in. Fati i Coutinho. Na nic to się jednak zdało, więcej bramek nie padło. Duma Katalonii skromnie pokonała Dynamo Kijów, wynik jednak nie oddaje przebiegu meczu. W drugim spotkaniu o tej samej porze Salzburg rywalizował z Wolfsburgiem. Tutaj padło zdecydowanie więcej bramek. Austriacki zespół wygrał 3-1. Tym samym ma na koncie 7 punktów po 2 zwycięstwach i 1 remisie. Bardzo ciekawie w Lizbonie zapowiadała się rywalizacja Benfiki z Bayernem Monachium. Portugalczycy po rozgromieniu FC Barcelony chcieli napsuć sporo krwi mistrzom Niemiec. Ci musieli sobie radzić bez Juliana Nagelsmana. Według portugalskich dziennikarzy trener źle się poczuł przed wyjazdem na mecz, dlatego postanowił sobie odpuścić. Później informacje te zostały potwierdzone przez sam klub. Rywalizacja od pierwszej minuty stała na wysokim poziomie. Swoje strzeleckie okazje miał Lewandowski. W 43 minucie nawet udało mu się strzelić gola, ale po interwencji VAR-u uznano, że Polak strzelił bramkę ręką. Do przerwy nie padły żadne bramki. W drugiej połowie Bayern dał prawdziwy koncert. Worek z bramkami otworzył się w 70 minucie. Wtedy to kapitalnym uderzeniem z rzutu wolnego popisał się Leroy Sané. Potem gole strzelali jeszcze Everton samobójczo, Lewandowski oraz ponownie Sané. Wspomniane 3 gole padły w 5 minut. To było zabójcze 5 minut. Bardzo ważny mecz miał do rozegrania Manchester United, który na Old Trafford podejmował Atalantę. Czerwone Diabły nie mogły sobie pozwolić na jakąkolwiek punktową stratę po porażce z Young Boys. Drużyna z Bergamo natomiast chciała pójść za ciosem po zwycięstwie nad Szwajcarami. Lepiej zaczęli goście. Po 30 minutach United przegrywało już 0-2 po golach Pasalicza i Demirala. Czerwone Diabły nie grały swojego najlepszego meczu w sezonie, delikatnie mówiąc. Bezradny był sam Ronaldo, który nie mógł znaleźć drogi do bramki. Skuteczność pozostawiała wiele do życzenia. W drugiej połowie United rzuciło się do odrabiania strat. W 53 minucie kontakt dał Marcus Rashford. Na kwadrans przed końcem stan rywalizacji wyrównał Maguire. Gola na wagę zwycięstwa oraz 3 punktów zdobył niezawodny Cristiano Ronaldo. Tym samym Manchester United z 6 punktami na koncie został liderem grupy F. Do Sankt Petersburga po 3 zwycięstwo z rzędu pojechał Juventus. Ich rywal Zenit po rozgromieniu Malmę chciał pójść za ciosem i zgarnąć kolejne 3 punkty. Po raz kolejny mecz w podstawowym składzie Starej Damy rozpoczął Wojciech Szczęsny. Goście z Włoch przez długi czas nie potrafili sforsować rosyjskiej defensywy. Ta sztuka udała się dopiero w końcowej fazie meczu. Gola na wagę 3 punktów zdobył Kulusewski. W Londynie Chelsea podejmowała drużynę Malmę. The Blues pewnie ograli swoich rywali 4-0. Jednak niezwycięstwo jest najważniejszą informacją, a stan zdrowia Romelu Lukaku. Belgijski napastnik w brutalny sposób został sfaulowany przez Lasse Nielsena. Poważnie ucierpiał tutaj staw skokowy. W 23 minucie Lukaku musiał opuścić boisko. Na ten moment nie ma jeszcze oficjalnego komunikatu w sprawie jego stanu zdrowia. Prognozy niestety nie są optymistyczne. Oto komplet wyników w pozostałych meczach. Lille bezbramkowo zremisowało z Sevillą, natomiast Villarreal ograło na wyjeździe Young Boys aż 4-1. Newcastle United jest już pod rządami nowych właścicieli, którzy zaczynają robić pierwsze porządki. Z pracą w klubie pożegnał się szkoleniowiec Steve Bruce. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. 60-latek pożegnał się za pośrednictwem klubowej strony internetowej. Jestem wdzięczny wszystkim osobom związanym z Newcastle za możliwość zarządzania tym wyjątkowym klubem. Chciałbym podziękować moim zawodnikom, zespołowi trenerskiemu i całemu personelowi za ich ciężką pracę. Były wzloty i upadki, ale wszyscy dawali z siebie wszystko nawet w trudnych momentach i mogą być z tego dumni.
Jednocześnie Steve Bruce na łamach The Telegraph w gorzkich słowach wypowiedział się o swojej przygodzie z Newcastle. Kiedy objąłem Newcastle, myślałem, że poradzę sobie z tym wszystkim, ale to było bardzo trudne. Nigdy naprawdę mnie tu nie chcieli. Czułem, że ludzie pragną, abym zawiódł. Czytałem, że zaraz zawiodę, że jestem bezużytecznym tuściochem, który marnuje przestrzeń, że jestem głupi, nieudolny taktycznie. Tak było od pierwszego dnia. Bruce jednocześnie przyznał, że praca w Newcastle może być jego ostatnią w karierze. Myślę, że to mogła być moja ostatnia praca. Nie chodzi tylko o mnie, ale to wszystko bardzo odbiło się też na całej mojej rodzinie. Nie mogę tego zignorować. Martwili się o mnie, zwłaszcza moja żona. Zamknijmy temat Bruce'a i wróćmy do Newcastle. Media zastanawiają się, kto teraz znajdzie tam zatrudnienie. Dużo mówi tweet Fabrizio Romano. Według niego poważnie rozważane są kandydatury Paulo Fonseca oraz Luciena Favra. Jeżeli chodzi o temat Antonio Conte, to w tym przypadku nie są prowadzone żadne rozmowy. W innych plotkach przewija się nazwisko Eddie Howe'a. Newcastle zapowiada się na ciekawe miejsce do pracy, porównywalne do Paris Saint-Germain czy Manchesteru City pod względem finansowania. Odejście Krychowiaka z Lokomotivu było sporym zaskoczeniem. Reprezentant Polski przez wiele lat był kluczową postacią rosyjskiej drużyny. Strzelał wiele bramek, asystował, dużo dawał również w defensywie. Niestety wraz z przyjściem Ralfa Rannicka do klubu nastąpiła kadrowa rewolucja, której ofiarą został wspomniany Krychowiak. Wszyscy zastanawiali się, jaki był tego powód. Wygadał się na ten temat Martin Hergel, jeden z doradców Rannicka. Ralf uznał, że Krychowiak jest już za stary, aby kontynuować grę w Lokomotivie. Można było zauważyć, że pogorszyła się jakość jego gry. Widzieliście mecze reprezentacji Polski z jego udziałem? Tak więc były dwa główne powody – wiek oraz gra Krychowiaka w reprezentacji Polski. Ostatecznie Lokomotiv na sprzedaży Polaka zarobił 4 miliony euro. Czy się opłacało? O tym przekonamy się za jakiś czas. Już dziś swój trzeci mecz w fazie grupowej Ligi Europy rozegra Legia Warszawa. Mistrz Polski tym razem będzie się mierzył z Napoli na wyjeździe. Włoski klub ma na swoim koncie zaledwie punkt po remisie z Leicester City i porażce ze Spartakiem Moskwa. Jeżeli chcą liczyć się w walce o awans, muszą to spotkanie wygrać. Napoli będzie musiało sobie radzić m.in. bez Piotra Zielińskiego, o czym donosi dziennikarz Szymon Borczuch. Napoli jutro bez Piotra Zielińskiego, drobny uraz pleców. Spalletti nie chce ryzykować pogłębienia. Będzie go brakowało, ale z drugiej strony mamy 20 innych Zielińskich w kadrze. Pomimo tej absencji, Napoli jest faworytem tej rywalizacji. Co ciekawe, odmiennego zdania jest Koulibaly, który uznaje mistrzów Polski za kandydatów do wygranej, co przyznał w rozmowie z TVP Sport. Może uważacie inaczej, ale dla mnie Legia będzie faworytem. Dwa zwycięstwa w Lidze Europy o czym świadczą. Do tego pierwsze miejsce w grupie i mecz z Leicester bardzo dobry w wykonaniu Legii. Czeka nas trudne spotkanie. Legia to doświadczony zespół. Oni zasługują na to, by być na pierwszym miejscu. Nie ma w tym przypadku. Przyjadą jutro z tymi samymi intencjami. Będą na nas czekać i musimy uważać, by nie robić nic na siłę. Jednocześnie obrońca Napoli zapowiada walkę o pierwsze miejsce w grupie. Pierwsze miejsce w grupie? Zrobimy wszystko, ale ważne jest, aby się zakwalifikować. Wszystko może rozstrzygnąć się nawet w ostatniej kolejce. Leicester grało z nami bardzo intensywnie. Ze Spartakiem poszło nam dobrze, ale czerwona kartka sprawiła, że przegraliśmy. Ta porażka wiele nas nauczyła. Kartka z kalendarza. 21 października 1981 roku urodził się Nemanja Vidić. Były reprezentant Serbii oraz były piłkarz m.in. Manchesteru United. Tego samego dnia 1985 roku w Skarżysku Kamiennej na świat przyszedł Hubert Wołąkiewicz. Były reprezentant Polski i były piłkarz takich klubów jak Lechia Gdańsk czy Lech Poznań. Dzięki za uwagę, widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!